Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Święta, święta i po świętach. Tyle tylko pytanie jest, jak komuniści ukradli Boże Narodzenie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Serdecznie polecam. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Święta, święta i po świętach, tak? Najczyści Purytanie. Purytanie to są odmiana protestancka, angielska, która w zasadzie przyjechała do Ameryki, no i ona była najbardziej czysta z czystych, dlatego purity to znaczy czystość, Purytanie to znaczy czyści. No oni tam odrzucali, oni patrzyli na tą Biblię pod każdym względem. No długo nie wytrzymali tam. Tam były bardzo ci, którzy byli religijni, to byli, ale ci, co nie byli, no to uciekali od tego. No i teraz wygląda, że to taka właśnie purytańska, czyste święta były. Boże Narodzenie w swoich domach. Trzeba było trzymać dystans, te 2 metry, unikać wszelakich ugrupowań czy zgrupowań w miejscach publicznych. Jeżeli ktoś poszedł do kościoła, no to zdecydowanie nie można śpiewać tam kolęd. No, tak zakazał w Kalifornii gubernator Gavin Newsom. No właśnie tak powiedział, że nie można śpiewać kolęd. To jest tak rząd autorytatywny, no po prostu na poziomie, można powiedzieć, Korei Północnej. No ale to już było to jest zakazywane, było zakazywane w historii świata, w historii Ameryki, w historii Anglii. No Ameryka to jest angielska, tak? Ameryka w 1600 latach, 1700 latach, no to jednak była ta wojna katolicka, katolicko-protestancka. Jeden z królów wiedział, że nie dostał pozwolenia na zaślubienie trzeciej, czwartej czy piątej żony od papieża, no to zrobił sobie własne papieństwo, ogłosił się papieżem angielskim. No i w Ameryce był taki purytanin, ten najczystszy z czystych, Oliver Cromwell, który właśnie ścigał no katolików, można powiedzieć, ale nie poszedł do restauracji, tak jak wielu tych socjalistycznych gubernatorów. Oni swoim obywatelom mówią, nie chodźcie do restauracji, no ale sami chodzą. No tacy są komuniści, tak? Komuniści mają to do siebie, że oni po prostu jedno mówią, a drugie robią. Ogólnie w Ameryce też jest znane takie miejsce jak Salem. Salem to jest w Massachusetts, tam właśnie były te czarownice z Salem. No jeden z tych sędziów, jeden z tych pastorów, no bo dużo właśnie ten anglikańskie religia, czy system ten społeczny, rządowy, no to on właśnie krzyczał. On krzyczał tam z tej ambony, że jest rozpasanie, jest rozpusta, jest wyuzdanie w czasie świąt, że ludzie się bawią, ludzie chodzą w maskach jak na karnawale. No na dzień dzisiejszy w maskach, no to rząd nam każe chodzić. No i właśnie on w 1712 roku walił ręką w ten pulpit na ambonie i krzyczał, że tradycyjnie ten Boże Narodzenie w tym czasie, no to nie jest dobre. No i dzisiaj właśnie już może nie ma tego rozpasania, nie ma tego grania w karty, nie ma tego grania w kości, no ale poza tym, że dzisiaj trzeba maski nosić z rozkazu. Kiedyś nosili dla zabawy, a dzisiaj jednak z rozkazu rządowego jest to obowiązkowe.
Nie tak jak w XVII wieku było zakazywane. No i to jest też właśnie ten tak zwany postęp, socjalistyczny postęp. Mamy 2020 rok, a krzyczą na nas, tak jak w 1712 roku, 300 lat minęło, 308 lat minęło i jest to samo. Ten purytańskie, czyste podejście te tendencje do takiego podchodzenia, no to widać to w tym amerykańskim gronie politycznym, wśród tych grup politycznych, oni po prostu, ta misja lewactwa, ta misja tych komunistów, no ogólnie rzecz biorąc, ta misja lewactwa, bezreligijnego lewactwa, no to jest po prostu wyplenić, wypalić, wyrzucić grzech ze społeczeństwa. No, bezreligijna religia komunistów, no to jest po prostu nieprawdopodobne. I oni są najbardziej surowi, oni są najbardziej zawzięci, oni są najbardziej wściekli pod względem wyniszczenia czy wyplenienia grzechu ze społeczeństwa. No to jest, skąd to się wzięło. No to jednak ta indoktrynacja kulturowa, komunistyczna przez ostatnie 40-50 lat całych tych lewackich ugrupowań doprowadziło do tego, że teraz związało się to z, była taka współpraca, no przypadkowa, nieprzypadkowa, no, ale wykorzystali ten COVID-19, wykorzystali tą panikę 19, no i despoci po prostu wyszli. Despoci wyszli ze wszystkich tych demokratów, komunistycznych komisarzy. Tak jak sowieccy komisarze rozstrzeliwali, czy kazali rozstrzeliwać w czasie rewolucji, no to teraz komisarze lewaccy rozkazują na lewo i prawo, co ma się dziać. Ta histeria, ten wściek, tych czarne życie znaczy, doprowadziła do tego też, no rozpaliła cały ten ogień wśród tych białych ludzi kształtowanych na uczelniach. Spowodowało to praktycznie samookaleczenie się szczególnie białych. No i to całe ta wiara super, no nowoochrzczonych, można powiedzieć, tak? Niektórzy ludzie dopadają do tej religii jak wściekli do sera. No i teraz oni moralizują, oni upominają nas wszystkich o tym grzechu, o grzechu Amerykanów. O grzechu Amerykanów. No kiedyś w tym czasie, kiedy były no księża, pastorzy i tak dalej, oni nauczali teologicznie, jakieś dawali no, dobre słowo czytali i wskazywali pod względem religijnym, żeby to jednak te prawidłowo ukierunkować, ustabilizować, jakoś tak złączyć, skleić te społeczeństwo, no to dzisiaj właśnie biorą się za to aktorzy, biorą się dziennikarze, biorą się ludzie, którzy nie mają żadnych moralnych skrupułów, no a oni pchają po prostu tą lewacką propagandę, no i to są przywódcy, którzy po prostu formułują społeczeństwo, no ale formułują społeczeństwo, idzie w złym kierunku. Wszystkie te instrukcje, co jak ludzie mają siedzieć w domu, co mają robić, te wszystkie rozkazy, te zamknięte biznesy, te 20 milionów bezrobotnych, skazali właśnie strasznie dużo ludzi na brak pracy. To są niewyobrażalne, no, sytuacje są po prostu niewyobrażalne. Tak. No i oni ciągle to mówią w takim
kontekście, w takim, no, można powiedzieć, że wymagania grupy, tak, że wymagania socjalistyczne, że wymagania komuny, czyli komunistyczne grupy, że jest jakieś że musi być poświęcenie, że jest jakieś komunalne, wspólna odpowiedzialność, że jest zobowiązanie, można powiedzieć. No i oni w ten sposób właśnie od tej strony grupowej wyciskają samodzielność z ludzi. Jakieś niepodporządkowanie się, no to po prostu kiedyś to niepodporządkowanie się tym różnym przepisom to sprowadzał gniew Boga, a teraz sprowadza to niepodporządkowanie się dla tych komunistów, sprowadza gniew platform społecznych, tak? To jest ten gniew platform społecznych jest błyskawiczny. To jest 15 sekund, 15 minut. Ludzie zostają wywaleni z pracy, zamykają ludziom kanały. Kiedyś to ksiądz wychodził, czy tam wychodził i mówił, że ludzie będą się piekli w niebie, jak zrobią w niebie. Będą się w niebie, no to mieliby lepiej. Będą się piekli w piekle. No i to były takie ostrzeżenia. No dzisiaj komunizm bez religii, na religia po prostu wykańcza w ciągu 15 sekund. Nie podporządkujesz się i jesteś zlikwidowany. Masz piekło na niebie w ciągu paru minut. Tak jak kiedyś właśnie no poprzednicy, ci przywódcy religijni, no to dzisiejsi purytanie, czy dzisiejsi najczyści ideolodzy nie zwracają uwagi na to, że ludzie jako tacy mają chęć do rozrywki, że ludzie potrzebują życia jakiegoś takiego. No, środki masowego przekazu zrobiły to samo, tak? Ciągle jakieś były reportaże o tym, że tam w szkole średniej poszli grać w futbol czy kopać. Ciągle tam gazety opisywały, telewizja pokazywała, że ludzie poszli się opalać na plaży. Że to jest, no ale to szczególnie właśnie w tych niebieskich stanach, w tych stanach socjalistycznych, w tych stanach demokratów, to jest taki komunizm, to jest ten socjalizm, to jest ten autorytatywny podejście do jednopartyjne, po prostu do zamordyzmu. No można powiedzieć, że to jest taki socjalistyczny zamordyzm. No i oni całą tą przyjemność życia ludzkiego niszczą i do tego jeszcze doprowadzali, żeby ludzie szli i patrzyli się na sąsiadów i szli do sąsiadów i ich upominali, że to jest nieprawidłowe. 50-60 lat tej nauki, tej teorii zażaleń społecznych, zażaleń tych społecznościowych, grupowych, rasistowskich i tak dalej, no to przeniosło się to do gazet, przeniosło się do korporacji, no i oni teraz mają takie te religijne rytuały. Nie wiem, czy widzieliście, pamiętacie, ale była takie, pokazywali białą kobietę, która całowała tam murzyna po stopach, no i przepraszała za swój rasizm, przepraszała za niezrozumienie sytuacji, no i to jest ta skruszona grzeszniczka, tak, to ona po prostu i to jest też taka praktyka, ta antyrasistowska na dzień dzisiejszy, no to jest po prostu wzięta kompletnie z Salem, Salem z tych czarownic, no bo to wtedy było, jak się czarownica przyznała do tego, no to po prostu no mówią, że wrzucali ją do rzeki. Jak utonęła, to znaczy, że była niewinna, a jak nie utonęła, to znaczy, że była czarownica, to ją wieszali. No i tak samo teraz jest tak, jeżeli się jest oskarżonym o rasizm, także jeżeli jest się oskarżonym o rasizm i się przyzna, no
to wtedy jest się przeklętym jako rasista. Ale jeżeli się odmówi przyznania do bycia rasistą, no to wtedy jest się przeklętym za jeszcze większy grzech, za grzech po prostu zaprzeczenia. No i to jest 300 lat temu. 300 lat temu tak było, no i dzisiaj czy jesteś rasistą, czy nie jesteś rasistą, jak cię nie utopią, to cię powieszą, to i tak jesteś zlikwidowany. Po prostu biali są do odstrzału. No jest to zemsta, jest to jakaś zemsta, tyle tylko, że wykonywana rękoma, bardzo często rękoma białych kobiet. No i bardzo często jeszcze wykonywana rękoma białych mężczyzn, którym zlasowano ten mózg. Te reguły i przepisy całej tej nowej teokracji bezreligijnej, no to są identyczne, tak jak było to w przeszłości. No ale jest jednak ludzie są poddawani najróżniejszym restrykcjom i ograniczeniom, ale to co powoduje? No, wmawiają nam wszyscy ci bezreligijni komuniści, wmawiają nam, że nie możemy kwestionować, nie możemy się pytać tych wszystkich przywódców, co oni robią, no i że my musimy w zasadzie wykonywać te ich rozkazy, a jeżeli się pokaże jakąś hipokryzję, powiedzmy tych gubernatorów, którzy zamykają całe Stany, a idą prywatnie do restauracji z całą rodziną i ze znajomymi, no to jest się potępionym. To jest się potępionym. Jeżeli ktoś się zapyta nawet o podstawy naukowe dla pewnych ludzi, którzy tłumaczą całą tą panikę w ten, a nie inny sposób, no to też się jest się potępionym. No oczywiście, że jest to Boże Narodzenie było już 2000 lat, tak, 2000 razy Boże Narodzenie przetrwało najróżniejsze prześladowania, wojny, strach, oszukaństwo i tak dalej. Także tych lunatyków socjalistycznych, komunistycznych, demokratów przetrzymamy. To jest ten cud Bożego Narodzenia, cud w zasadzie życia i zmartwychwstania. No i nie ma co się martwić, tak? Po prostu to przyjdzie, pójdzie i się zmieni. Paradoksalnie na dzień dzisiejszy, no to już chyba nie ma lepszego roku, żeby życzyć wszystkim szczęśliwego Bożego Narodzenia, no i szczęśliwego Nowego Roku, zdrowego Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Także wszystkim życzę wam parę dni po Bożym Narodzeniu, no ale parę dni przed Nowym Rokiem. Dziękuję za oglądanie filmików. Przepraszam za odgrzewane kotlety. Niedługo też będą odgrzewane kotlety, no ale to już nie będą kurek. To będą filmiki Gadowskiego, kiedy Witold Gadowski odwiedzał Amerykę, no to też tam przez parę dni będę puszczał. Nie będę nagrywał. Jeżeli głosowałeś, no i teraz zdrowia szczególnie dla normalnych. Co do wyborów, zobaczymy, co będzie 5 stycznia w Georgii. Zobaczymy, jak będzie decyzje kolegium elektorskiego. No, nie zabieram dużo głosu na ten temat. Po prostu co będzie, to będzie, ale serdecznie zapraszam do głosowania w 2022 roku. No musimy jednak dać odpór komunistom. Komuniści nie mogą wygrać. Teraz słowo dla wszystkich was, komunistów, którzy głosowaliście na Bidena. No, pamiętajcie, że przyjdzie na was płacz i zgrzytanie zębów. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Serdecznie polecam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.